nie rada. Jeżeli ktoś nie ma nawigacji, no chyba zdarza się to w sumie jeszcze dość często, bo samochody na pewno nie wszystkie mają wbudowaną, a też i nie wszyscy kupują, a bo ja daleko nie jeżdżę. No ale jak już się zdarzy, że jadę daleko, no nie głupio jest, już nie mówię, drukować sobie mapy, bo to czy mieć ze sobą atlas? Owszem, nie głupio mieć ze sobą atlas, ponieważ może mu się zdarzyć jakieś słabo oznakowane objazdy, ale oprócz atlasu ja osobiście sobie kiedyś robiłem przed epoką nawigacji rozpiskę większych miast, przez które będę przejeżdżał, ponieważ no nie można liczyć na to, że no strzelam, wyjeżdżając z, powiedzmy z Opola do Olsztyna, czy już 3 km za Opolem będę miał drogowskazy na Olsztyn, no. Także no nie głupio jest po prostu sobie wypisać większe miasta, przez które będziemy jechać, i dzięki temu możemy na drogowskazach odpowiedni kierunek sobie ustalać w miarę bezproblemowo, nie stając przy każdym skrzyżowaniu i szukając na mapie, gdzie to mam skręcić. Nie wiem, czy to mądry pomysł, czy głupi, dla mnie się sprawdzał. Kwestii tekstury autobusów nie zrobiono nic. Ponadto jakoś cisza się zrobiła wokół symulatora autobusu. Powstała niemiecka wersja. W sumie no nie najgorsza, ale obejmuje jak na razie tylko Niemcy. No jest na pewno inna niż byłaby, gdyby została stworzona przez studio SCS. Choć wizualnie no dość podobna. No, panowie, autobusy identyczne. Jakbyście tak łaskawie. O, ale jeden ma włączone światło, a drugi nie. No. No ja tam z polskiego przyzwyczajenia jeżdżę zawsze na światłach. Tu jak widzę, niektórzy mają włączone światła, a niektórzy nie. Dijon, wiem, że czyta się Dijon, dlatego, że musztarda Dijon. Poza musztardą Dijon nie kojarzy mi się z niczym szczególnym, poza jakimiś tam chockami, klockami w średniowieczu, kiedy coś tam gdzieś tam się ktoś tłukł. Nie wiem, czy to miał jakiś tam związek z Joanną d'Arc, czy coś takiego. No, mogły. O historii Francji raczej nie, w stosunku do tego, jak bardzo ona rozbudowana, nie wiem wiele, no także pojechałem po swoim dyletanctwie.
Na razie po paliwo nie zjeżdżam, ponieważ choć zbiornik mam nieco mniejszy przez to, że mam takie, a nie inne podwozie, to to już musiałem wydać na coś punkt doświadczenia i zacząłem zjeżdżać z zużyciem paliwa. No cóż, okolice wiejskie faktycznie wyglądają fajnie. Przyroda odnośnie stref klimatycznych też zróżnicowana, bo już jesteśmy raczej w okolicach bliższych klimatycznie nam. No, może nie nam, ale szerokość geograficzna może bliżej. Co to tam jedzie? Takiego na górze? Kombajn? Tak zasuwa? No cóż. Możecie cofnąć i zobaczyć. Ja chwilowo nie mogę, więc a później jak już skończę nagrywać, to zapomnę spojrzeć także. Jak ktoś ciekawy, co to było, bo coś tam było nietypowego, to może sobie cofnąć. Ha. Jedyny dostępny dostawczak z rurami i materiałami budowlanymi przemknął. Trochę ryzykuję, bo oni na pewno za chwilę zahamują wszyscy. I no dobra, nie chcecie wyprzedzać autobusu, to nie? Ja nie mam zamiaru się za nim wlec. Ty też nie masz się za nim zamiaru wlec? No, nie zrób mi jakiegoś tu głupiego numeru. Na szczęście nie było radaru, bo miałbym okazję sprawdzić, ile wynoszą mandaciki. Tak naprawdę to chyba są... O! 2CV ponownie. No, już takiego widziałem. No jakoś nie miałem się okazji przejechać tymże wehikułem, nawet w roli pasażera. Ale nie jestem aż takim fanem starej motoryzacji. Znaczy, no jestem fanem starej motoryzacji o tyle, o ile ekonomia mnie do tego zmusza, że nie mogę być fanem nowej motoryzacji, tylko jestem fanem motoryzacji takiej, na jaką mnie stać, więc raczej średniej motoryzacji. Stąd moje kombinowanie odnośnie nawigacji. Moją nawigację noszę ze sobą, więc... Ach, no tak, zapomniałem o jednym istotnym, ale jak to mówię,
nie jestem człowiekiem też bardzo jakoś nowoczesnym. I zapomniałem o nawigacjach w telefonach, które też sporo załatwiają problemów. No, ale no, bywają dość drogie w eksploatacji. Zresztą i nawigacja osobna, i nawigacja w telefonie zawsze może się zepsuć. Bądź w przypadku telefonu wyczerpać baterię. I wtedy karteczka z wypisanymi miejscowościami bywa pomocna. Taką karteczkę mocowałem sobie gdzieś na widoku, żebym nie musiał się do niej specjalnie schylać czy rukować za nią. I właśnie przy takiej okazji, że widzę drogowskaz, to sprawa jest prosta. No, już nie mówię tu o sytuacji, kiedy jedziemy na przykład z Katowic do Warszawy. No, jak już musimy, to jedziemy, nie? No, tam jest sprawa prosta raczej. No, te bardzo duże miasta drogowskazy są już od razu, więc Le Mans. Le Mans też wiem, jak się wymawiał, z uwagi na Le Mans. Nie wiem, co oznacza to coś. A nie chcę mi się zatrzymywać, żeby to sprawdzić. Czy to jest po prostu radar? No jeżeli tak, to czym są te słupki przy drodze śmieszne, zamaskowane? A co to było? To coś? U, jak tak spojrzę, to się potem wywalę gdzieś i będzie po zawodach, jak to mówią. Do tej pory w Eurotruck Simulatorze udało mi się wywrócić ciężarówkę. A, w Eurotruck Simulatorze tylko raz. I to w zasadzie dość dawno temu, kiedy zaczynałem zabawę. No już parę lat gra nie jest nowa, jak wiecie. Parę lat ma. I wtedy udało mi się ciężarówkę przewrócić. Zresztą sporo czasu zajęło mi znalezienie, jak ją postawić po wyjściu z gry i wejściu z powrotem. Ona nadal leżała. Kombinacji było sporo. Jeżeli ktoś się nie przewrócił jeszcze, a się przewróci, czego nikomu nie życzę oczywiście, to w celu postawienia się na koła koniecznym jest wyzwanie pomocy drogowej po prostu. Nawet o tym nie myśl, czerwony samochodzie. Pomoc drogową wzywamy, naciskając sobie przy asystencie, o tu, naciskając Enter, przy
przyjeżdża pomoc drogowa i nas odholowuje, a ja mam pytanie, skąd mi się wzięły uszkodzenia? Przecież jeszcze w nic. A, przepraszam, puknąłem przy poborze opłat. Racja. No cóż, zaraz zajdzie słońce, a ja jeszcze nie u celu. Choć jakieś miasto się zbliża. Czy może to być Paryż? No, jak wyglądał poprzedni Paryż, to wiem, ale jak już wspomniałem, Paryż miał być przebudowany. Jakieś tu rozjazdy. Ale to już było. Znaczy ta wersja Paryża chyba... O ile to Paryż jest? Ta wersja drogi jest również w Eurotrack symulatorze bez dodatku, ponieważ bez dodatku również mamy Paryż. Moment, rzucę okiem na mapę. Gdzież to jestem? No, w tej wersji jestem tu. Aha, czyli jestem prawie na miejscu. Ta część już chyba jest, o ile się nie mylę, na bez dodatku. No ciężko by mi było teraz sprawdzić i powiedzieć, jako że mam dodatek, czy bez dodatku również jest to przebudowane, ale kojarzy mi się, że chyba tak. Cóż, tak mi się jeszcze nasunęła jedna myśl. Kupiłem grę w wersji pudełeczkowej i tak się zastanawiam, po co właściwie te pudełeczka są sprzedawane z płytą, która to płyta zresztą i tak pójdzie na zmarnowanie. Jakoś słabo to ekologiczne. A czemu słabo? No bo słabo, no. Mamy rzecz, której do niczego nie musimy używać. Gra reinstaluje się już po podaniu kodu do Steama. Jak ktoś nie ma internetu? A jak ktoś nie ma internetu, to w ogóle nie pogra, bo nie ma Steama. Więc nic nie uruchomi. W zasadzie, no kupiłem wersję pudełkową z płytą, ale jedyne co użyłem z tego pudełka i płyty to kod. Ja wiem, że to trochę dziwne iść do sklepu po coś i wrócić z karteczką. Ale... Co śmieszniejsze, pudełeczko z niepotrzebną w sumie płytą jest w tej chwili tańsze niż wersja elektroniczna. Co może nieco dziwić. Poissy. Tak, Poissy. Ale ja miałem do Paryża jechać, a nie do Poissy. A widzę, że tu już prawie jestem na miejscu. Bo zapłacę. No, chciałem skręcać, ale krzyżyki. No i co? Ktoś powie, że sam sobie podłożyłem świnkę i gdyby nie krzyżyki, to bym pojechał nie tędy. Może i tak. Wolałbym jednak pojechać nie tędy, a krzyżyków żeby nie było.
Ciekaw jestem, czy ktoś znalazłby się chętny do grania w Euro Truck Simulator. Czy w ogóle jakikolwiek inny symulator, gdzie wszystko to byłoby w odległościach i czasach rzeczywistych. Czyli szarpnąć się właśnie na kilkunastogodzinne podróże. Czy chcąc krótsze, no to jeździć w jakieś tam krótkie odcinki. Okej. Jestem na miejscu, więc teraz okazja zobaczyć nowy system trudności rozładunku. I tak, takie mamy opcje. A to będzie dość łatwe. Tak, to będzie jeszcze łatwiejsze. A tak możemy od razu zrzucić, ale nie szkodzi. Bierzemy sobie wersję najtrudniejszą, ponieważ wydaje mi się, że jest dość łatwa. Co ten gość tam robi? O. Myje szybę, ok. W Ikei, przepraszam, nie w Ikei, tylko w Ika, po wybraniu trudniejszej opcji było, no naprawdę było trudno. Ale tu, jakkolwiek nie jakoś strasznie łatwo, ale to raczej do trudnych nie należy. Żebym nie pochwalił dnia przed zachodem. Parę razy jednak będę musiał się tutaj pokręcić. Proszę? Przecież nawet nie stoję blisko tego. No dobra, no. Wiem, że jest najtrudniejsze, no ale... Tylko ciekaw jestem, jak ja stąd wyjadę teraz. Jej. No dobra. Jakoś wyjadę. Myślę, że jakoś przeżyję. No cóż. W tym odcinku, czy może w grupie odcinków, to będzie wszystko. Mam nadzieję, że podobała Wam się nowa część mapy Euro Truck Simulatora. W każdym razie przynajmniej na tyle, ile mi się podoba, bo mi się podoba. W poprzednim odcinku też mówiłem już i powtórzę to, polecam. Podoba mi się, w dobrym kierunku zmierza. Zapraszam do oglądania moich innych gier. Moich innych filmów z gier. Czy ja nie zapomniałem? Pewnie zapomniałem, już dawno nie wspominałem, że fajnie by było, jakby tak też ktoś od czasu do czasu, oglądając sobie tam jakąś subskrypcję, zamówił. Bardzo to lubię i motywuje to do dalszej pracy. Także do zobaczenia w następnych filmikach.